Jak mieszkańcy Limanowej oraz goście, którzy przyjechali do naszego miasta, spędzają święta? Oto pytaliśmy ich w sobotni ranek. Odpowiedzi padały różne, lecz zdecydowana większość spędza święta tradycyjnie, ze swoją rodziną. To co niesiesz dzisiaj do święcenia? No jakieś jajka na pewno, chleb, sól, tradycyjnie. A coś jeszcze ciekawego? Chrzan, coś słodkiego. Coś słodkiego, okej. Okay. A jak jutro spędzasz święta? Jutro pojadę z babcią i rodzicami do dalszej rodziny. To znaczy Wielkanoc jak co roku w gronie rodzinnym, na pewno się pojedzie gdzieś do rodziny, z przyjaciółmi też, jakiś grill jest zaplanowany, także na pewno będzie fajnie. Okej, okay, a lany poniedziałek? Ja tylko alkoholowo. No to popieram. A co nieśliście dzisiaj w koszyku? O, dużo tego było, między innymi też owoce, jakaś kiełbaska, chrzan, no i tym podobne rzeczy, chleb, wiadome. A jakieś coś bardziej kontrowersyjnego, słodycze może jakieś? Nie, tylko baranek z Caritasu. A co ma pan w koszykach? No jakieś jajka. I co jeszcze? No nie wiem, bo ja nie pakował. A lany poniedziałek pan obchodzi? Tak. A w jaki sposób? No, mokry. W rodzinie. A ty? Tak. Jak spędzasz święta? Będzie w rodzinie. W rodzinie. No bardzo ładnie, dziękuję. Będą wspaniale święta z rodziną. Z rodziną, a lany poniedziałek? No jeszcze nic nie wiem na ten temat. Dziękuję, a co pan ma w koszyku? No to co jest potrzebne na święta. Czyli co konkretnie? No kiełbasy, jajka, no wszystko to co jest potrzebne na święta. A coś słodkiego? No też. Dziękuję. Rodzinnie. Rodzinnie, to z kim konkretnie? Żona, dzieci. A co pan niesie w koszykach? W większości jajka. I coś słodkiego widzę też? Tak, dla dzieciątka. A lany poniedziałek, jak pan spędza? Prawdopodobnie mokro. Dziękuję. Spędzamy, bo jesteśmy tutaj na wczasach tygodniowych. O, to bardzo miło. A skąd panie są? Z Katowickiego. I jak się panią podoba tutaj? No, wspaniale. Chodzimy, spacerujemy. Kościółek aha, bardzo ładny, pasuje nam. To super. Odpoczywamy. Jak zwykle w rodzinie i myślę, że żeby tylko zdrowo i cóż więcej. A co niesie pani w koszyku? Zwykle święconkę, jak taką jak każdy jeden. No my wspaniale spędzamy, bo my przyjechali tu na spędzenie świąt. A skąd państwo są? Sosnowca. O, to ładne miasto. Ładne miasto, kawałek drogi są. A lany poniedziałek państwo spędzają jakoś? Mamy nadzieję, że spędzimy tak tutaj u siebie. U siebie, tam gdzie my mieszkamy teraz. No. No bardzo miło, dziękuję. A powiesz mi, jak spędzasz święta? W gronie rodziny. A co niesiesz w koszyku? Bajanka, babeczkę, jajka. A lany poniedziałek, jak będziesz obchodziła? Jeszcze nie wiem. Właśnie wybieram się do swojego narzeczonego, do Przemyśla. O, to fajnie. Super. A lany poniedziałek też tam pani będzie spędzać? Też tam będę spędzać. Miło, dziękujemy. Dziękuję. Opowiesz mi, jak spędzasz święta? No, święta spędzam w domu. Razem z rodziną i ten. Okej, okay, a co masz w koszyku? No, w koszyku mam chrzan, trochę soli, kiełbasę, trochę chlebka, no i baranka i jajka. Pan jak spędza święta? No miło przynajmniej. Z rodziną? Z rodziną. A co powinno być na stole wielkanocnym? No to co, no święconka, jajka, kiełbaski, szynki, wszystko, nie? A piecze pan sam? Nie. Nie, jak to piecze w domu? Żona. Żona. A lany poniedziałek tradycyjnie pan spędza? Nie, niestety nie będę na weselu. U babci, zawsze u babci, tak? Cześć. Gdzie spędzasz święta? Cześć. Powiedz. U babci. A jakiej babci? Klisi. U babci ślicznie. Klisi, tak? Tak. Tak. Więc tradycyjnie. A co pani niesie w koszyku? Tradycyjnie chlebuś, kiełbaskę, jajeczka i soczek dla dziecka, ponieważ sam sobie go tam włożył. A to fajnie. A ty? Co masz w koszyczku? Czekoladki, jajko i balanka, lizaka. Ślicznie, dziękuję. Rodzinnie i tradycyjnie.
to no to najważniejsze. Zawsze chcę, żeby dzieci i wnuki podtrzymać tradycję starodawną. Chrzan obowiązkowo ucierany z żółtkiem musi być. Kiełbaska swojska i święconka to najważniejsza. A święconkę się wykonuje ze serwatki, serwatkę się zagotuje, wkrawa się wszystko to, co jest na śniadanie. I to ma być na pierwszy dzień na obiad. Nic więcej, żadnych kiełbasek, żadnych kotlecików, nic, kompletnie. Dziękuję wszystkim. W domu z mamą i pewnie pojedziemy do babci. A co niesiesz w koszyku? Jajka, kiełbasę, chleb, babkę. I kto u ciebie w domu gotuje? Mama. Pan jak spędza święta? No miło oczywiście, nie? Z rodziną? Tak. A co pan niesie w koszyku? No święconki. No a co konkretnie tam jest? No to, no jajka, kiełbaska, chlebuś. No to co jest? A ty lubisz święta? Tak. I co, lubisz z rodziną spędzać? Tak, lubię z rodziną najbardziej. Ciocia do mnie przyjechała, poszłam ze święconką, poszłam z jedzeniem, żeby go poświęcić, żeby jutro zjeść je na śniadanie.